Witam wszystkich, to znowu ja Mungo, a my ludziska wracamy do gry Jalopy. Jak widzicie, stoi przed nami nasza czerwona lajka. Dalej nie wiem, jak dołożyć paski na karoserii. Myślałem, że to wczoraj zrobiłem, okazuje się, że wydawało mi się, że to zrobiliśmy. Jak widzicie, paski dalej niby są, ale jak opuścimy to pudełko, to one znikają, więc nie za bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie to działa. Próbowałem otworzyć pudełko i tak dalej, ale nie, to nie działa. Więc nie wiem, co ja źle robię. Zostawimy na razie pudełeczko sobie w bagażniku. Mam nadzieję, że rozwiążemy tą zagadkę w międzyczasie. Teraz zobaczymy, co się będzie działo, bo w sumie chyba zwiedziliśmy większość rzeczy. Mówiąc szczerze, nie do końca pamiętam, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Ale zaraz się szybko zorientujemy, co i jak. Mam silnik uszkodzony dosyć, pewnie mamy nie za wiele marek w portfelu. Więc jest dosyć, kurczę, ekstremalna sytuacja. Sprawdźmy, gdzie my się wybieraliśmy. Ile mam paliwa? Kurde, niewiele. Praktycznie 1/3 paliwa mamy. Więc też się nam paliwo kończy powoli. Dużo niebezpiecznych rzeczy się dzieje. Dużo niebezpiecznych rzeczy. Na szczęście szybę przednią mam czystą. To jest jedyny plus. No i czerwoną lajkę. To jest sklep lajki. Zobaczmy, czy możemy opuścić ten kraj. Okej, jest tu granica. Kurde, właściwie to nie chcę teraz tego robić. Więc z tego powodu, że musimy chyba naprawić jednak silnik i zatankować przede wszystkim. I najwyraźniej nie możemy kawy wywozić. Nie jestem pewien, czy to się nie zmieniło. Dobra, naprawimy silnik, zatankujemy pojazd i tak ruszymy w dalszą podróż. Licząc na to, że znajdziemy coś po drodze. I będziemy wybierali trasę z znakiem zapytania, bo tam jest szansa na spotkanie wysypiska. A na wysypisku można znaleźć darmowe części dodatkowe, więc cebula tutaj się w nas obudziła i będziemy próbowali zdobyć coś darmowego. Tylko że musimy naprawić samochód, więc szukamy na razie sklepu. Sklepu, gdzie możemy też zatankować, o ile dobrze wszystko pójdzie. Gdzie jest sklep jakiś? Tu jest chyba jakiś market, czy to jest hotel? To jest chyba hotel. To jest hotel? Tak, to jest hotel. Okej, to gdzie jest sklep? Ja już w tym mieście byłem tyle razy i dalej nie znam jego rozłożenia. Tak mi się wydaje, że już tu byłem niejednokrotnie. Tam też nic nie ma. Też wydaje mi się, że brakuje w miastach, w jakichś, wiecie, zakamarkach, jakichś ukrytych skrzynek i tak dalej, może nawet samych części samochodowych. Ach. Wow, sklep jest zamknięty, ludziska, z jakiegoś powodu. Zobaczcie na to. To będzie problematyczne cholernie, bo co my zrobimy w tym, w takim wypadku? Cholera jasna, jest zamknięty jak nic. Czy my mamy jakieś dodatkowe paliwo? No cholera, dzisiaj będzie odcinek pełen przygód najwyraźniej. Nie, mamy fajki tylko i wyłącznie. Okej, to jest dziwne, że sklep jest zamknięty. To znaczy, że nie możemy ze sklepu skorzystać, a paliwa to my za wiele nie mamy. Czy my będziemy zmuszeni iść na piechotę? Bo jeżeli tak, no to wyczuwam sporą porażkę. Mamy dosłownie, jesteśmy praktycznie na rezerwie już. I dodatkowo nasz silnik ledwo zipie. Niedobrze, niedobrze. Cholernie niedobrze. No dobra, najwyraźniej jesteśmy zmuszeni na coś takiego. Wiecie, najwyżej cofniemy się do garażu, jak coś pójdzie nie tak i utkniemy pośrodku niczego. Zobaczymy, spróbuję wziąć trasę, gdzie po drodze będzie w takim razie stacja benzynowa. Jesteśmy do tego zmuszeni. Papers, please. Okej, kolego. Moje dokumenty są tutaj. Proszę. Nie róbcie mi problemów tylko. Mam tylko fajki. Fajki są zezwolone. Do przewożenia. Na szczęście. Oby. Na pewno to sprawdzałem? Tak, fajki. Nie można przewozić kawy z jakiegoś powodu. Chyba mnie sprawdzają nawet. Tak, sprawdzają, co mam. Czy on mi ukradnie fajki? Okej, wszystko jest w porządku. Dobra. Wiecie, może gdzie jest jakaś stacja benzynowa? No, chcą, żebyśmy wybrali trasę. Więc tak, dosłownie jesteśmy na oparach w tym momencie. Mam 280 km. I jest stacja benzynowa po drodze, więc to jest to, co chcemy wziąć. Dobra, abyśmy trafili. Abyśmy, kurde, trafili. Nie było żadnej trasy z... z jakimś zapytania. Dobra, włączmy sobie wycieraczki też. Radio.
Jedźmy, no. To się źle skończy jak nic. To się musi źle skończyć, bliska. No, już praktycznie rezerwa, czyli albo nas czeka wycieczka na piechotę, albo nas czeka powrót do garażu, niestety. Zostaniemy pokonani. Z jakiegoś powodu sklep był zamknięty w tym mieście, nie wiem z jakiego powodu. Nie rozumiem do końca, co było tego powodem, no ale... Nie ma co nad tym myśleć. Liczmy na to, że nam paliwa wystarczy chociaż na trochę jeszcze trasy. W sumie przejechaliśmy 142 km tym pojazdem. No i nie wiem. Może po drodze... Nie wydaje mi się, żeby można było znaleźć benzynę po drodze. No cholera jasna, czemu gra nas tak urządziła w tym momencie? Nie wiem. Mamy dobrą mieszankę oleju, więc ekonomicznie spalamy to wszystko, no ale już zaraz się rezerwa włączy. Już się zaraz rezerwa włączy. Pewnie spalanie i tak jest większe przez to, że mamy włączone wycieraczki, radio. Może powinniśmy radio wyłączyć? Spróbujmy. Wyłączmy też wycieraczki. Wyłączmy światła. Wątpię, żeby gra symulowała takie rzeczy, jak spalanie tego typu, ale... Może będziemy zaskoczeni, nie? Chyba mi się kończy paliwo. No, rezerwa już jest. Goddammit. Fak, po środku niczego utknęliśmy. No oczywiście. No nic, to musimy wrócić do naszego garażu, bo nie ma sensu iść na piechotę, co by zajęło nam, nie wiem, pewnie z 10-15 minut dojść do czegokolwiek, do jakiejś cywilizacji, plus powrót nawet z kanistrem. Wow, wow, wow. Czy wy to widzicie? Co jest z tyłu? Co jest na tylnej kanapie? Co to jest? Co mamy na tylnej kanapie? To jest jakiś śpiwór? Czy my tam zwłoki przewozimy? O co chodzi? Nie wydaje mi się, żebym to widział ostatnio. Co to kurde jest? To są zwłoki Janka? Czy my zabiliśmy Janka? God damn it. Dajmy return home i zobaczymy, co się stanie. Czy Janek tam będzie? Czy rzeczywiście my jego zwłoki próbowaliśmy przeszmugować przez granicę i tak dalej? Nie, Janek stoi tutaj dalej. Dalej jest cichy jak skoczybek? Tak. Okej, dalej mam rzeczy w naszym bagażniku. Dobra, wszystko mamy, co mieliśmy. Okej, może tutaj, w tym garażu, będę mógł pomalować samochód? A i widzicie, tylko i wyłącznie w garażu naszym możemy dobadać paski sportowe. Które się świecą jak psu jajca w dodatku. Więc teraz mamy lajkę, która jest czerwona, z niebieskimi bodajże paskami, które się świecą w nocy. Proszę bardzo. Proszę kurde bardzo, mamy opony. Część z nich sprzedamy. Oczywiście to się nam wszystko zrestowało. Więc weźmiemy dwie opony na sprzedaż. Weźmiemy dwie opony na sprzedaż. To jest pewne. Otworzymy sobie tą klapę. Zobaczymy, co tutaj byśmy chcieli wymienić. Prawdopodobnie wszystkie części, które są stokowe i w jakikolwiek sposób uszkodzone. Więc tak, to nie jest stokowe. Ciekawe glitchy graficzne. To jest stokowe, to możemy wywalić. To jest stokowe, możemy wywalić. To jest stokowe, więc możemy wywalić. To jest stokowe, możemy wywalić. Bateria jest ok. Zbiornik jest stokowy, możemy wywalić. Jedyną rzeczą, którą chcemy naprawić, to jest filtr powietrza. Okej, okay. Więc tak. Kolektor. Zbiornik paliwa. I silnik. Janek dalej komentuje, jakbyśmy kurczę nie robili tego czwarty raz, Janek. Naprawdę. Naprawdę, trujesz dupę. Wszystkim koło. Nie chcę nic mówić, nie chcę być niemiły. Za późno, jestem niemiły. Dla Janka. Biedny Janek. Biedny kurde Janek. To też jest nam potrzebne i chyba to. I zestaw naprawczy, jeden. Kurde, szkoda tego zestawu naprawczego odrobinę. Też wydaje mi się, że
Cholera. Nie wiem, czy damy radę. Bez kurczę naprawy kół wszystkich. Jeżeli byśmy chcieli to naprawić na maksa, to praktycznie zużyjemy wszystkie możliwe punkty naprawy w tym urządzeniu. A kół nie mogę naprawić tak od razu. Dobra, zamknijmy drzwi. Weźmy lewarek. Podnieśmy samochód i odkręcimy część z tych kół. Ile te koła mają sprawności? Teraz, może teraz mogę już naprawić je? Mogę je tak naprawić? Ciekawe czemu nie? Jest głupie. Teraz mogę? 2 na 3, okej, to nie jest zła ilość. Tutaj jest 1 na 3. Okej, te koło możemy wymienić. To nie podlega wątpliwości. To koło może iść na wymianę. Dobra. To koło zostaje. 2 na 3 to jest wystarczająca ilość wytrzymałości. Zaczepimy nowe koło jedno. Okej. Się weźmy obydwa. To możemy też później sprzedać, okej. I mamy już paliwa trochę. Nie jest tak źle. Mam nadzieję, że tam to koło jest zaczepione. Jest, okej. Przydałoby się uzbierać kasę na ten bagażnik. Problem jest taki, że 300 marek to kosztuje, no. Mamy fajki niby, kupione po połowicznej cenie. Okej, to jest 2 na 3. Tu? 2 na 3. Tylko, że tutaj dwie pary opon mogę wrzucić. Dobra, jedną oponę musimy zabrać. I naprawimy jedną oponę również. 1 na 3, 3 na 3, okej. Przykręćmy to. Tą oponę chciałbym naprawić. Jak to zrobić? Położę na ziemi, użyję tego na tym? Okej. Dobra. I to powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra, przykręć to. Weźmiemy tam ten lewarek dodatkowy i go sprzedamy. I co jeszcze? Dolejemy oleju. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Tak, żeby była optymalna mieszanka oleju w naszym dwuosobowym silniku. I to wszystko, bo tak mi się wydaje. Okej. Więc tak. Lewarek schowajmy. To jest warte chyba z 20 marek. Dolejmy paliwa. 3 litry. Ile tego będzie? Powinniśmy mieć kanister, kurde, pusty. Może kanister też wezmę. Tylko problem jest taki, że zaraz nam się trafi coś na drodze i kanister no, będzie zbędną rzeczą. Zwłaszcza pusty. Lean oil, optimal. Okej, o to nam chodzi. Zamknijmy to. Czy ja chcę coś tam jeszcze ze sobą brać? Możemy dolać troszeczkę wody na drogę, jakbyśmy chcieli szybę umyć. To właściwie tyle. I teraz mamy okazję, aby poszukać trasy ze znakiem zapytania, bo wydaje mi się, że to jest pierwsza możliwa trasa. Gdzieś to powinno być. Okej, mamy całą wodę. I zamknijmy maskę i chyba będziemy mogli jechać. No dobra. Wybierzmy trasę. Zobaczmy, czy mamy jakąkolwiek trasę z znakiem zapytania. Jest! To jest trasa numer 3. Okej, to tą trasę chcemy wybrać. Okej, świetnie. Tutaj powinniśmy spotkać po drodze coś w rodzaju wysypiska. Więc jest piękna sytuacja. Okej, przekręćmy kluczyk. I chyba nawet bez deszczu będziemy jechać. Holy shit, to jest nowość. Dawno to się nie działo. Dalej w prawo nie możemy skręcić. Jestem ciekawy, kiedy tamta trasa zostanie nam udostępniona. No dobra. Więc jedziemy spotkać wysypisko po drodze. Obyśmy to dali radę zrobić. Być może spotkamy jakieś, znajdziemy tam jakieś szczęście dodatkowe. Nawet jeżeli będziemy mieli szczęście, to jest chyba możliwość na znalezienie bagażnika na dach. To byłoby niesamowite. Jestem ciekawy, co twórca ma zaplanowane do tej gry jeszcze. Mam nadzieję, że inne modele, chociaż Laika już jest ikoną tej gry, więc nie wiem, czy będzie można Ładą jeździć, albo tą Ładą Niwą, którą widzieliśmy, bo na pewno jest Łada taki duży Fiat. Czy cholera wie, co to jest? Coś podobnego na pewno. I Łada Niwa wygląda na to. To T34 już widzimy drugi raz. Przynajmniej teraz mamy niesamowite paski. Zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj nowego jest.
Podobno był jakiś update do tej gry, jakiś patch malutki w międzyczasie. W przerwie od grania mojej, czyli... No, dzisiaj. Niestety dowiedziałem się o tym już jak zacząłem nagrywać. Holy shit, prawie się zderzyłem z nimi. Ale gęsto się zrobiło na drogach. Porąbało was? O, to wygląda jak ława niwa, jak dla mnie. Nie wiem, czy to jest ława niwa. Że mam być pewien. Okej, czemu tak wolno jeździmy? Chyba jesteśmy przeciążeni w jakiś sposób. Ledwo 60 na godzinę dajmy radę. Mamy 154 km, 156 km przejechane. I licznik się nie update'uje. Okej, licznik stoi w miejscu. Nie wiem, czy planujemy sprzedać ten samochód i to jest jakiś cheat, ale no, zdecydowanie licznik przejechanych kilometrów przestał działać. Okej, tam jest skrzynia. Zobaczmy, co to jest. No i widzicie, tak jak mówiłem, pierwsza rzecz, którą zgubimy pewnie, to właśnie kanister. Okej, weźmiemy tą skrzynię, to pudełko właściwie. Zobaczymy, czy się zmieści. Nie, nie zmieści się oczywiście. No więc to zostaje wyrzucone. Tak, na pewno naprawili to, że inni uczestnicy ruchu nie wjeżdżają już nam w tyłek non-stop. Przeczyśćmy szybę. Dobra, ten gość będzie nam siedział na tyłku całą drogę. Cholera, no. Cała szyba zabrudzona znowu. Wszystko wydaje się spokojna. Też za wiele rzeczy nie znajdujemy po drodze. Jestem ciekawy, czy tutaj w trakcie trasy znajdziemy jakąś stację benzynową. Chyba nie była zaznaczona. Więc nie wiem. Znowu hitcher leci w radiu. Ten gościu mnie śledzi wciąż. Cholera. Dobra, syf na drodze jest straszny. Zupełnie niszczy nam koła. Teraz nam się płyn do spryskiwaczy zużyje. Staram się omijać te, nie wiem, zaspy. Nie wiem, albo, nie wiem, kubki błota. Cholera wie, co to jest tak naprawdę. Okej, okay, ten update chyba zwiększył ilość pojazdów innych na drogach, bo ostatnio jak graliśmy, to praktycznie nikogo nie spotkaliśmy. Dobra, dojeżdżam do pierwszego miasta i nic po drodze nie spotkałem. To jest smutne. To w takim razie jestem ciekawy, co ten znak zapytania oznacza. Chociaż... Nie, może nie jedziemy do tego miasta jeszcze. Zobaczymy, jeszcze nie tracimy nadziei. Jeszcze nie tracimy nadziei. O, tutaj coś jest. Dwa pudła. Okej, okay, to będzie kurde ciężka sprawa, bo nie mamy oczywiście miejsca na tyle. Co to jest? Kurde, dwie skrzynki takie małe. Czy ja mogę jakoś to zreorganizować, żeby te rzeczy do nie podnieść? Dodatkowe? Nie za bardzo. To jest warte 20, to wiemy, więc przydałby się po prostu... Bagażnik nowy. Niestety tego bagażnika nie mamy. Koła są warte 40 w sumie. To się nie zmieści. Fajki są bardzo dużo warte, więc je na pewno chcemy zostawić. No nie wiem, co jest w tych skrzyniach, więc możemy otworzyć je ewentualnie. I wziąć coś najbardziej wartościowego. To jest, powiem, nic nie warte. Tutaj. Co mamy? To jest warte markę 90. A tutaj co jest? Też będziemy mogli zweryfikować, czy to wpłynie na FPS-y, to takie rozrzucenie trochę przedmiotów na ziemi. Tu jest alkohol. Ale żałuję, że to otworzyłem. A kurde. No dobra, alkohol na pewno. Alkohol i w takim razie to, co było warte trochę więcej, czyli to? Ta. Normalnie każdy grosz, o każdy grosz walczymy w tej grze. No w sumie to się może nawet zmieścić wszystko, może nawet wszystko dam radę stąd wziąć. Nie wiem, co to jest, to jest mąka? Nie, to jest kawa, kawa, okej. Okay. Kawa, kawa w niektórych krajach jest niedozwolona. Jestem ciekawy, czy jak coś jest niedozwolone do włożenia, to... Czy to oznacza, że jak przewieziemy to przez granicę,
To znaczy, że zarobimy fortunę, czy że pójdziemy do więzienia? Nie wiem, spróbujemy. Może kawę przewieźć przez granicę, chociaż wątpię, żeby nasza lajka wytrzymała. No, zmieściło się wszystko, jestem w sumie dumny z siebie. Okej. Okay. Trzeba się cieszyć małymi sukcesami w życiu. Okej. Okay. Więc spróbujemy przewieźć kawę tam, gdzie jest zabroniona. Zabroniony jej przewóz. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje. O, dobra, chyba dojeżdżamy do jakiegoś miasta. Nie wiem, dziwi mnie to, bo liczyłem naprawdę na... Och, cholera, samochód się nam rozpadać zaczyna. Tu jest stacja benzynowa. Okej, okay. No to jedźmy na tą stację? Zobaczmy. 10 km. Jestem ciekaw, czy tam tą stronę będę mógł też pojechać. Lipsik. Niestety, widzicie? Gra jest w wczesnym dostępie i połowa rzeczy niedostępna jest. Cholera, szkoda! Jakby ta gra urosła do rozmiarów, nie wiem, chociażby takiego ETS-a. O mój Boże, jest to miejsce, o którym mówiłem cały czas! O, ale jestem teraz zadowolony. Okej, bo mogę wam to pokazać wreszcie. Właściwie zostawmy sobie muzykę. A, czy... Musimy mieć silnik włączony, żeby no, muzyczka leciała. Okej, liczyłem na to cholernie, że spotkamy to po drodze. Zobaczcie na to. Tutaj brakuje akumulatora. Jeżeli akumulator przełożymy z tego auta tam, to będziemy mogli otworzyć sobie te drzwi. Tą bramę. Okej, więc wymontujemy nasz akumulator, co oczywiście wyłączy samochód. O dziwo, silnik dalej chodzi i tak chyba powinno być zresztą. I zobaczcie nawet. Jest tutaj stokowy zbiornik paliwa. I tak dalej. Który dodatkowo ma paliwo wewnątrz, więc może go użyjemy, zobaczymy kto wie. I zobaczmy, co jest tutaj na tym wysypisku śmieci. Fuck yeah. Chyba nowy kolektor. Nowy kolektor do naszej pięknej lajki. I mówiąc szczerze, ostatnim razem jak tu byłem, to udało mi się znaleźć jedną rzecz. Wygląda na to, że to jest Max. Jeżeli tak jest, to jestem rozczarowany. Dlaczego tylko jeden przedmiot mi pozwalacie znaleźć? Czemu to nie jest losowe? Może to jest losowe, tylko że ja mam pecha. Tutaj też nic nie ma. Żadnego bagażnika nie mogę otworzyć. Widzicie, modele są jakby gotowe innych samochodów, więc może... Może jednak będą inne auta? Oh my god! Jeszcze silnik! Dobra, jednak nie! Jednak więcej rzeczy, czyli to musi być losowe. Ale mnie to jara. Okej. Okay. Czyli mamy nowy filtr. Nowy kolektor. Filtr już mamy nowy. Który wymienimy z tym. O, i silnik przestał działać. Okej. Okay. Widzicie? Widzicie? Tuning. Tuning lajeczki. Zobaczmy, ile tu zostanie paliwa. Mamy 5 litrów. Okej, okay, ale to jeszcze nic, bo możemy to wymontować i wywalić. I zamontować w lajce nowy blok silnika, który... Czekajcie, co tutaj jest napisane? Zwiększa prędkość maksymalną do 90 km na godzinę, zwiększa... o 40 kg wagę i niestety jest dosyć mocno uszkodzony, ale 19 sekund od... Nie, co ja mówię? 19 sekund zajmuje rozpędzenie się od 0 do 90 km na godzinę, okej. Ha. Okej. Szkoda tylko, że jest praktycznie martwy ten silnik, no ale wiecie, darowanemu tam koniowi się nie gapi w kopyto, czy coś takiego. To miało być śmieszne. Niestety nie wyszło. Dobra, wyjdźmy stąd. Chciałem powiedzieć coś, co byłoby śmieszne pewnie dla wielu, ale stwierdziłem, że to też byłoby dosyć słabe. Okej. Cholera, i teraz... Czy to jest wszystko, to jest pytanie? Chyba tak.
Okej. Tylko, że... Gdzie jest ta stacja benzynowa cała, o której była mowa? Nie ma jej po prostu. Czyli tutaj zamiast stacji benzynowej było to coś. Chyba jesteśmy przeciążeni cholernie. Coś mi mówił, że jeżeli otworzę... czekajcie, zacznijmy ręczny i otwórzmy sobie to. I tutaj powinniśmy mieć informacje na temat wagi naszej. Okej. Total wave. 190 kg właściwie ważymy. Boże. Czemu to jest tak zliczone? Coś jest nie tak. Total cargo, 70 kg. Okej, ale czy jesteśmy przeciążeni czy nie? Ciężko to stwierdzić. Przecież ja nie potrafię odczytać tego w ten sposób. Dobra, nieważne, jedziemy. Wydaje mi się dosyć wspała ta lajka. Ale to chyba przez to, że silnik nasz jest uszkodzony. Teraz chyba jadę przez ten most. Dojadę miasta od razu. Cholera wie. Kot, bus, Berlin. What the fuck? Czekajcie, sprawdźmy co tam się dzieje. Nie wiem, czy mi paliwa wystarczy na takie wycieczki, ale chcę jeszcze sprawdzić, czy nie będzie po drodze jakiegoś wiaduktu, przez który tak naprawdę właśnie przejeżdżam, jak o tym myślę. Bo być może znajdziemy lajkę gdzieś pod spodem. Czekajcie, zeskoczmy tutaj. O, o! Fuck, prawie. Minimalnie. Szczęście refleks nasz niesamowity nas uchronił. I nagle chcę wszędzie SSZ wrzucić. Kurde, już myślałem, że to jest jakaś lajka, ale nie. O, shit. Gdzie my kurde jesteśmy? Dobra, już się pogubiłem. W dodatku chyba zaraz będę... O nie, czemu ja tak kombinuję? Teraz jedę pod prąd. Dobra, fuck it, jedziemy pod prąd. Dzięki zjem Semakowca za 2 miesiące z rzędu subskrypcji kanału. Dzięki ci. Okej, błagam. Ile mam paliwa? Czy ja znowu się... Okej, jeszcze mam trochę paliwa, ale jadę pod prąd, ludziska, więc wiecie. Don't do this at home. Ale... Czy ja coś tu mogę znaleźć? Czy ja się zgubiłem? Czy ja to zrobiłem? To jest jakieś miasto. Cześć. Tak, jadę pod prąd. Masz problem? Z tym? Nie? Okej. Oh my god, on będzie miał problem. Przepraszam! Nie. O, zatrzymał się, ale yeah. Oh fuck. Road Rage. Taki cichy, no to jest ten najgorszy rodzaj ludzka. W myślach urywałem mu kuśkę. Wtłaczałem ją w gardło. Jego, oczywiście. W dodatku jego. Było dziwne. Dobra, dojechaliśmy do jakiegoś miasta. Teraz tutaj sprawdzimy, jakie są kwoty. No, ile pieniędzy oferują za na przykład za kupno alkoholu.
Nic nam się nie może udać. Tak normalnie. Nic. Nic. Dosłownie kurde nic. Paliwo się nam skończyło. Okej, okay, ten odcinek jest pełen porażek, ale przynajmniej mamy niebieskie paski sportowe, więc wiecie co, tu już jest sukces wystarczający. Mam 95 marek, okej. Okay. Znajdźmy jakiś sklep i kupmy paliwo w kanistrze, zanim eksploduję w złości. I zobaczcie, też FPS-y są znowu problemem. To jest frustrujące, to jest sklep lajki. Na szczęście to paliwo się nam skończyło tuż przed miastem, więc tragedii wielkiej nie ma. Gdzie jest, kurde, jakiś sklep? Oczywiście za mnie znajdziemy sklep, minie 7 godzin. Standard. Nie wiem, czy ktoś z was ma taki sam problem jak ja, ale ja nigdy nie zwracam uwagi za bardzo na swoje otoczenie. I później jest tak, że non-stop się gubię nad miejscem, które znam. Dosyć często w nim byłem. Nie do końca wiem, gdzie ono się znajduje tak naprawdę. Więc sytuacja jest taka, że tam potrafię się zgubić 70 razy w tym samym miejscu. Poważnie. Nie wiem, czego taka jest. I jestem nawet tego świadomy i mimo to to robię. Tak praktycznie z premedytacją. Okej, okay, udało się. Proszę to mi sprzedać. Czy macie coś ciekawego tutaj? Zaraz, zobaczmy, co oni mają. Tu jest zniżka, na fajki. Ale chyba nie mają alkoholu w ogóle. Tu możemy alkohol kupić. Sprzedać. No come on! Może ile to kosztowało? 30 marek za... Za ile litrów? Za 5 litrów paliwa, czy za 10 litrów? Powiedzcie mi, że to jest za 10 litrów. Proszę, powiedzcie... No i cholera. No i właśnie, to jest problem. Czy ja przyszedłem stamtąd, czy ja przyszedłem stamtąd? O tym mówię. Chyba stąd. Cholera, może stamtąd? Bo stąd. Chyba stąd, okej, okay, chyba stąd. Były takie lampy. Nie, to jest przejście graniczne. O, jest motel. Okej, to chyba stąd, dobra. Uf. Chyba. Tak, bo obok motelu przychodzi. Dobra, już mam to, mam to, mam to. Ale to chyba by nie miało różnicy specjalnie dużej, jakbyśmy nawet tamtędy poszli, więc jest git. Okej. Nie mam opcji sprintu, więc no, dojdziemy za 10 lat ludziska do auta, ale dojdziemy. Zrobimy to, sprzedamy jeszcze alkohol nawet. Fajki zostawimy na przyszłość. A jak już mówiłem, kawę spróbujemy przeszmuglować przez granicę. Okej, jest sklep lajki. Raczej z alkoholu nie zarobimy na tyle pieniędzy, żeby kupić bagażnik, a to jest nasz priorytet. Najgorsze jest to, że już miałem bagażnik, miałem w pełni zabrejdowaną lajkę i mi się save zgubił, nie wiem z jakiego powodu. Miałem tego... A! Nie, niemożliwe, po prostu update musiał być jakiś, który save usunął. Nie wiem dlaczego. Dobra. Dolejmy tego paliwka. Wszystko jest rozwalone też, wszystko. Ile to jest litrów? 9 litrów paliwa z tego mamy. Okej, okay, czy ja mogę to sprzedać? Nie mam miejsca i tak co? I czym jest to dziwne zawiniątko na tym siedzeniu? To jest kurde pytanie. Bo, no nie wiem, no... Pff, ja nic tam nie mogę przewozić, więc... A to dziwne. Dobra. Okej, okay. Nasz samochód ledwo żyje, jesteśmy obłoceni totalnie. Mhm, mam tu w lewo. Oż, kurde, ledwo skręcamy. To jest sklep lajki, oczywiście nie mamy pieniędzy za bardzo na to. Dobra, idziemy do sklepu. Co dziwne, sklepy są całodobowe. Wszędzie, wszystkie sklepy są całodobowe w tej grze. Tylko
wkurzają mnie te problemy z FPS-ami. Strasznie. Muszę to naprawić. Come on, skręć, skręć. To jest motel. Tak, to jest motel. A tu jest sklep, tak? Tak, okej. Okay. Dobra. I co my chcemy sprzedać? Chcemy sprzedać na pewno alkohol. Mamy dwie sztuki tylko? Zdawało mi się, że mieliśmy trzy sztuki. I są trzy sztuki, okej. Okay. Ile to za sztuk? O kuźwa, mać! Zaraz! Ile? What the fuck? Będziemy mieli kurde bagażnik, ja pierdzielę. Holy shit. Jeszcze kurde, spokojnie. A, będziemy mieli bagażnik jak nic. Nie wierzę w to. Uda się nam dzisiaj tyle rzeczy zrobić, że to jest aż niesamowite. Jestem tak dumny z siebie. Zwróćcie na to, 338 marek. Easy. Jak na lemach. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żebym o czymś nie zapomniał. Wow, dlaczego alkohol? Czy to był alkohol za 100 marek właściwie? Jakim kurde prawem? Jakiś dobry rocznik był. 403. Okej, 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 okej. Odłóżmy to na miejsce, wejdźmy do auta i pojedźmy do salonu lajki. Kurde, ile kosztował bagażnik? 300 marek czy więcej? Bo w sumie kupiłbym zestaw naprawczy jeden. Jest zestaw naprawczy kosztuje. Zaryzykujmy. Mamy jeszcze jakieś rzeczy ewentualnie do sprzedaży, więc nie stracimy za wiele. 15, okej, okay, to powinno wystarczyć. Okej. Okay. Mamy 88 prawdopodobnie dodatkowych funduszy, więc powinno nam wystarczyć jeszcze na bagażnik. A, będziemy mieli naprawione podzespoły, po części przynajmniej. Bo tak, musimy naprawić na pewno to. Okej, okay, tutaj też by się przydał. No powiedzmy, dobra, może być, jest lepiej niż było na pewno. Dobra, teraz auto powinno się lepiej zachowywać. Dobra, nie zamknąłem bagażnika. I najlepszy kawałek ever. Triumfalny. I chyba, kurde, źle jadę do... Jest ten salon. Chyba w tamtą stronę, za nami było. No nic, no cholera, nie pamiętam, gdzie było. Tutaj? Nie, to jest... A, to i tak nie ma znaczenia, okej. Okay. Dobra. Kupmy sobie bagażnik. Cześć, tak, przyszedłem kupić bagażnik do lajki. Okej, okay, potrzebujemy. Gdzie to jest? Extras. Upgrade? To. Order. Okej, okay, mamy bagażnik bliska. Świetnie. Teraz mam nadzieję, że będę mógł go zamontować bez problemu. Kurde, aż to seksowna bestia teraz jest z tym bagażniczkiem. Musimy przewieźć tyle rzeczy. Teraz będziemy mieli tyle możliwości. Wszystko będziemy mogli zebrać z drogi. Wszystko. Dobra, jedziemy do motelu. Dobra, gdzie jest motel? Szukałem go chyba już trzeci raz. Przydałoby się kurde poprawić jakąś sterowność tego auta. Nie wiem, czy to jest możliwe. Samochód mi ledwo skręca. Naprawdę ledwo. To jest sklep. Więc tutaj powinien być motel. Ja przepraszam, że noc zbieguje, sorry. Okej, okay, jest motel. O, oh, fuck. Au, biedne oponki.
Dziwne. Nie mogę zgasić. Ups. Nie mogę zgasić światła w aucie. Okej. Okay. Może nic się nie stanie. No nie wiem, czy nie będziemy mieli problemu z odpalaniem silnika. Okej, okay, chcę zamówić pokój oczywiście, na noc. Dziękuję ci, Proxlaście, za 7 miesięcy rzędu. Okej. Okay. 2C. Pokój 2C. Dobra, tu jest 2A. 2B. 2C, okej. Okay. To właściwie chyba wszystko. Czyli co, dzisiaj udało się nam odwiedzić wysypisko. Zabrygadowaliśmy dwie dodatkowe części, kolektor i blok silnikowy i kupiliśmy sobie bagażnik na dach dla naszej lajki pięknej. Więc tak, myślę, że to był całkiem udany run dzisiaj w Jalopy, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I oczywiście na koniec przypomnę, że codziennie streamuję na Twitch TV Bungo21, więc zapraszam do spędzania miłych wieczorów w zacnym gronie. O 19 zaczynamy zwykle. Trzymajcie się, ludzka.